Kilka dni mieszkańcy Lubina, mieszkańcy Zagłębia Miedziowego będą wybierali swojego przedstawiciela, swoich przedstawicieli w parlamencie. Ja chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że ta aktywność, którą przez kilkanaście lat pokazywałem, w jaki sposób wpisuje się w kampanię wyborczą. Ja przez kilkanaście lat tej aktywności odbyłem dziesiątki, setki spotkań z różnymi osobami i ta kampania wyborcza, ta aktywność w kampanii wyborczej, inaczej, aktywność kampanii wyborczej nie jest tylko na potrzeby chwili, tak? Ja przez wiele lat byłem aktywny społecznie i mam nadzieję, że mieszkańcy Lubina, mieszkańcy Zagłębia Miedziowego mogli to zobaczyć, będą mogli to docenić. Kilkanaście dni temu do mieszkańców Zagłębia Miedziowego trafił taki mój folder, w którym są pokazane najważniejsze spotkania, które odbyły się na przestrzeni ostatnich kilku lat w Lubinie, w Zagłębiu Miedziowym. Byli to politycy, byli to naukowcy, historycy, przedstawiciele różnych dziedzin społecznych. Odwiedzali Lubin, ponieważ Zagłębie Miedziowe, Lubin, stolica polskiej miedzi, jest bardzo ważna na mapie Polski, jest bardzo ważna dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. To byli czołowi politycy, chociażby kandydatka na premiera Beata Szydło ostatnim czasem, w zeszłym roku też miała okazję być w Lubinie. To był kandydat na prezydenta jeszcze wtedy Andrzej Duda i wiele innych polityków, którzy mam nadzieję, że po 25 października będą mieli duży wpływ na kształtowanie polskiej polityki. Te wszystkie spotkania były okazją do tego, aby porozmawiać o problemach Zagłębia Miedziowego, zwrócić uwagę szczególną na aspekt KGHM, który jest kluczowym w naszym regionie. Myślę, że po tych spotkaniach, po tych uwagach mieszkańców te osoby jeszcze w większy sposób mają świadomość i wiedzę tego, jak ważne dla regionu, ale też dla kraju jest to duże przedsiębiorstwo. I to chciałbym kontynuować tą troskę o Zagłębie Miedziowe, o KGHM, jeżeli uda mi się oczywiście dostać do parlamentu. Chciałbym tą troskę po prostu przełożyć na pracę w parlamencie i mam nadzieję, że uda mi się godnie reprezentować Zagłębie Miedziowe, ale też i właśnie troszczyć się o KGHM przez najbliższe 4 lata. Ja nie ukrywam, że po wielu spotkaniach z mieszkańcami jest taka potrzeba, aby była osoba, która zajmie się problemami Zagłębia Miedziowego, która będzie reprezentowała sprawy górników, sprawy KGHM-u z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Podczas tych wielu spotkań też z mieszkańcami starałem się uświadamiać, że Zagłębie Miedziowe i KGHM jest to coś nierozłącznego. Wiele z tych rozmów polegało na tym, że trzeba było ludziom wytłumaczyć, jak bardzo wiele zależy od tego największego pracodawcy w regionie. Niektórzy, którzy mówili, my nie pracujemy w KGHM, nas to przedsiębiorstwo nie interesuje, dostali takie pigułce, informacje, że tak naprawdę cały region jest zależny. Cały region jest zależny od KGHM, od tego, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Jak wiemy dobrze, i podatek od kopalin, i sama strategia w tej chwili zarządzania KGHM-em ma przykre konsekwencje. O tym też wielokrotnie się wypowiadałem. Będziemy walczyli o to, żeby KGHM wyszedł na prostą, żeby się rozwijał, żeby były nowe inwestycje, ale przede wszystkim nowe inwestycje w kraju. I o to będę starał się walczyć. Jeżeli uda mi się dostać do Sejmu, w pierwszej kolejności chciałbym zadbać o to, żeby KGHM, czego nie udało się rządom Platformy Obywatelskiej i PSL-u przez 8 lat, żeby został zabezpieczony przed wrogim przejęciem. To jest dla mnie pierwsze i kluczowe zadanie w przyszłej kadencji Sejmu. Ponadto oczywiście jest wiele spraw też lokalnych, które wymagają współpracy z samorządami, wymagają współpracy bezpośrednio z KGHM. Jak będzie wyglądała współpraca z samorządem lubińskim?
Ja uważam, że KGHM powinien, KGHM, ale też i samorządy, to powinna być jakaś symbioza. Ja tej symbiozy do tej pory niestety nie zauważałem, startując w zeszłym roku na prezydenta Lubina, o tym też wyraźnie podkreślałem, że powinny być obopólne korzyści z funkcjonowania tego największego pracodawcy tutaj w Zagłębiu Miedziowym, ale też na terenie Lubina i ościennych powiatów. Jak widać, ta współpraca i nie było tak naprawdę. Chociażby można to wywnioskować na podstawie tego słynnego już podatku od kopalni, gdzie samorządowcy wyraźnie apelowali, to myślę, i to samorządowcy Lubina, Polkowic, Legnicy, Głogowa, mówili wyraźnie, ten podatek zabija też samorząd. Samorządowcy w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego to samo zwracali uwagę, że to jest coś, co w dłuższej perspektywie może bardzo ograniczyć jakiekolwiek inwestycje w samorządach, bo wiadomo, samorządy czerpią z tego tytułu należną część podatków. I tej współpracy nie było na linii chociażby zarząd KGHM-u, a samorządy poszczególne tutaj okoliczne. Tego nie było. Zarząd też tak się troszkę wypowiadał. Początkowo mówił, że nie ma żadnego wpływu ten podatek na samorządy lokalne. Później starał się to zdanie jakoś tak troszkę modyfikować. I zarówno Urząd Miasta, jak i Zarząd KGHM nie powinni sobie uzurpować prawa do tego ważnego, historycznego święta, jakim jest pochód Lisa Majora, całe związane uroczystości z świętem świętej Barbary z Barbórką. Natomiast ja oceniam, że to jest typowo konflikt jakiś polityczny, który mam nadzieję jak najszybciej zostanie rozwiązany. Nie wyobrażam sobie tego, żeby w stolicy polskiej miedzi, w Lubinie, historycznie chyba od około, nie wiem, 40 lat, a może i więcej, te uroczystości się odbywały. I ja wierzę w to, że dojdzie do szybkiego jakiegoś porozumienia, bo tak naprawdę stracą na tym przede wszystkim górnicy. Górnicy! To nie jest kwestia samorządu lubińskiego czy zarządu KGHM Polska Miedź S.A. To nie jest jakaś kwestia wzajemnych kontaktów i relacji, ale to jest ponad, tak? To powinno być pomóc jakimikolwiek podziałami. Ja liczę na to, że w najbliższych dniach ta sytuacja się wyjaśni. No, dla mnie to jest po prostu niewyobrażone, żeby tego święta, to święto nie odbyło się w Lubinie. Tradycja, historia. To... Dziś temat, a czego pan się spodziewa po tej rozmowie o Polsce? Ja myślę, że ludzie utwierdzą się w przekonaniu, iż warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ po pierwsze mamy bardzo dobry program dla Polski, ponieważ mamy o wiele lepszą kandydatkę na przyszłą premier, a po trzecie Polacy po prostu oczekują zmian i myślę, że ta debata utwierdzi w przekonaniu, że Prawo i Sprawiedliwość to jest słuszny wybór. I słuszny wybór, powiecie w Lubinie Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje pani Aneta Gluza i pan Siwak. Pana znamy, ale a pani Gluza? No to trzeba byłoby już bezpośrednio rozmawiać z poszczególnymi kandydatami, a nie chcemy się wypowiadać, to są, że tak powiem, osobni kandydaci. I oczywiście startując z powiatu lubińskiego, zarówno pani Aneta Gluza, ekonomistka, osoba wykształcona, bardzo aktywna społecznie, także Władysław Siwak, radny powiatowy. I tutaj mamy do czynienia z podatkiem od kopalin. Prawo i Sprawiedliwość chce całkowitego zniesienia tego podatku. Dokładnie tak, chcemy całkowitego zniesienia tego podatku. 2 miesiące temu przedstawiliśmy konkretny projekt, który na razie zawiesza ten podatek na 10 lat, zawiesza płacenie tego podatku. Natomiast docelowo, jeżeli uda nam się wygrać wybory po 25 października, z przyszłym rokiem chcemy ten podatek definitywnie zniesić. Inne pana postulaty dla Zagłębia Miedziowego?
inne postulaty. Większość tych postulatów to wiąże się z największym pracodawcą, czyli z KGHM Polska Miedź S.A. Tak jak już wspominałem niejednokrotnie, zależy mi przede wszystkim na tym, aby ochronić tego największego pracodawcę na Dolnym Śląsku, jednego z największych w naszym kraju, przed wrogim przejęciem, czyli przejęciem przez inwestorów z zachodu, czy też inwestorów ze wschodu. Chcemy, żeby to przedsiębiorstwo, ta perła w koronie polskiej gospodarki była cały czas w rękach Polski. Droga jest czy dalsze plany? Po pierwsze, droga jest dopiero teraz została rozpoczęta budowa tej drogi z kilkuletnim opóźnieniem. Ja zawsze to powtarzam, iż do 2012 roku Donald Tusk obiecał wyraźnie, iż drogi, czyli autostrady i drogi ekspresowe będą skończone na euro. Tak się nie stało. Mamy 3-letnie opóźnienie. Nie wiem, jak szybko ta inwestycja się zakończy. Planowane zakończenie tej inwestycji to jest rok 2018. I też nie do końca ona będzie ukończona, ponieważ nie będzie przebiegać od tej samej granicy z Czechami.